Jestem znowu. Witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy gdzieś w jakimś podziemnym tunelu, nie wiadomo gdzie. I są borsuki. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Okej, czyli ja tu byłem już. Czyli zrobiliśmy jakieś swoiste kółko. Prawdopodobnie. Borsuki. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Aha, one się po prostu musiały pozabijać, to jednak tu nie byłem. Napój. Zbieramy kolejne grzyby i inne głupoty. O, jest jakiś pierścień, czy tam amulet, czy cokolwiek magicznego. Pierścień. Mniam, mniam. O, plus 5 money. O tym mówiłem. Super. No chyba akurat grzybów nam starczy. A zaraz będzie kolejna dostawa. Tu nie musimy na to narzekać na pewno. Kolejny jakiś dupny amulet? Pierścień? Czy co to tam? Pierścień zwycięstw. Wzrost życia. Weźmy. Wow. Nazwę ten odcinek Górnicy. Dobra. Nie ma czego plądrować. Górnik zombie. O kurwa. Jak wszystkie na mnie pójdą, to nie ma co zbierać. O kurwa. Porobiło się. Są naprawdę silni przeciwnicy. Ha. Nawet jednego nie zabiliśmy. Święta strzała, tworzenie szkieletu. Thank you.
Wow, udało nam się. Jesteśmy znowu. Jest tu skrzynia. Cholera, ile już tych zamków pootwieraliśmy w tej grze. Bardzo dużo. Prawo, lewo, lewo. Prawo. A, ostatnio przerwałem po prostu. Czy ja tu miałem na kartce już zapisane? Muszę jakąś większą kartkę używać do tych sejfów. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Prawo. I lewo. Pierścień wojownika. Fajnie sobie tutaj poradziliśmy w ogóle z... A, ty jesteś nasz. Dobra, odwołajmy go. On i tak by długo już nie przetrwał. Zjedzmy grzybów trochę. No i dobra, mamy to. Idziemy dalej. Bo ja wszedłem w jakiś boczny chyba ten korytarz. Ej, to trochę przypomina tamten podziemny szyb. Nic tu nie ma. No ale skala tego jest zupełnie inna. Dobra, chyba prosto mam iść. Tak, tu na prawo zboczyłem. Ale gdzie to prowadzi? Nic tu nie ma. Albo może jednak nie. Cholera, już nie pamiętam. Bo wszędzie są pozabijane zombie. Denerwują strasznie te rogi, co nie? One w ogóle dają coś armora? Czy tylko denerwują? O! Simona. Zapomniałem o tym. Dobro, пожалуй. Центр пока ничего не обнаружил. Здесь полная разруха. Эти русские погрязли в пьянстве. Это хитрость русской разведки. Центр обнаружил наркоторговца. Возможно, именно отсюда идет основной поток наркотиков к нам в страну. Отлично. Продолжайте за ним наблюдение. Центр обнаружил заброшенную секретную лабораторию. Осмотрите ее, возможно, там русские прячут свое оружие. Угу. Центр, Не засоряйте эфир. Dobra, ale mi nie o to chodziło. Gdzie są te różki całe? Ej, serio się zastanawiam. Nie mogę ich w punku znaleźć. Te różki śmieszne. Aha. Tak, dużo lepiej. Jakbym miał chociaż jakąś czapkę na dwa rezistów, a to po prostu daje wkurwianie po prostu. I tyle. Mięso kopacza. Nie no, tu nie byłem. Skoro to są grzyby, to mnie tu nie mogło być. Czym? Sztabki rudy? Tym cudem. Nadal nie kupiłem kilofa za 200, za 300 chyba rubli. Wow. Znalazłem kogoś. Mamy 59 minut. O takie je. My zbłudziliśmy. A co?
Моя территория! Никто отсюда не выйдет. Пропуск есть? Нет. А что, нужен? А кто ты вообще такой? Я? Да я сам геройский шахтер Стаханов! Никто не пройдет! Это мы уже слышали. О, блин. А чё, вообще без вариантов? Почти. Отгадаешь мою загадку? Тогда дам ключ от двери. Да легко. Fajny makask, nie? Dobra, otwórzmy to. Nie ta strona? Jakim cudem? To która w końcu strona? Ale dziwne. Dobra. Ej, o co tu chodzi? Smażmy sobie te mięska. Na tej patelni chyba szybciej to idzie, jak na takiej kuchence, tak mi się wydaje. Patrzcie, jak robimy taką zapętlę... O, patrz. Da się szybciej piec. Kiedyś to potrafiłem robić bardziej. Że ta patelnia, ona... Cały czas skakała, że tak powiem, na ogniu. O, coś takiego. O, coś takiego. Wiecie, zawsze to jest troszkę szybciej. Ej, patrzcie, jak daleko odeszliśmy. Dobra, 59 przemielone. Какая у тебя каска классная. Нравится? Могу продать точно такую же. Полтора тысячака? Загадывай свой. Тогда слушай. Я тебе описываю что-то, а ты отгадываешь. На дереве сидит и долго... Дятел. Дятел. Ни хрена. Здесь... Стукач. Стукачей никто не любит. И наша местность не исключена. Чебурашка с молотком. А то, правильно, наше время от них прохода нет. За то, что не угадал с первого раза. Я у тебя все хорошо. Ну, ты смердел, забрал мне свое место, которое перед хилом сможем. Не мамы 1500. Какая у тебя... Чебур. А то, правильно. Mam coś takiego, co... Jak na przykład... myślałem, że... Myślałem, że mam jakieś mieszki. Znaczy portfele. Bo kask bym sobie kupił chętnie. Ej, ktoś tu jest. Całą noc, cały dzień nas nie było. Butelka. Постой, путник. У меня к тебе дело. Для начала, кто ты? Я охотник. Зовут меня Тимур. Мы с другом раньше были доблестными пионерами. А теперь вот охотники не уважают теперь пионеров. А кушать все равно хочется. Вот и крутимся как можем. Жестокая жизнь. Не поспоришь. Такая вот беда. Друг мой потерялся. Когда мы охотились, то напали случайно на мраколист. Нам пришлось убегать. Я удрал, а он остался. Ну вы даете. И где он теперь? Не знаю. Я боюсь, что его загрыз мраколист. Однако, я не нашел трупа. Или то, что от него могло остаться. Наверное, он все-таки спасся. А ты хочешь, чтобы я его нашел, что ли? Да, прошу тебя. Хорошо, но соизволил бы ты подсказать мне, где его искать? Последний раз я видел его около заброшенного старого дома, недалеко отсюда.
Ладно, пойду. Пиздеданко, Тимур и его товарищ. Ну добра. Zrobimy tak. W ogóle ktoś tutaj chce ze mną handlować? To jest też dobre pytanie. Oni uważają nas za nieznajomego i za bardzo z nami gadać nie chcą. A przydałby mi się jakikolwiek handlarz. Połwos. Cześć. Cześć wszystkim. Как жизнь? Как в сказке. Чем дальше, тем страшней. Эй! Привет. Здравствуйте, любезный. Что-то я не припоминаю вас. Да я здесь недавно. На заработке приехал. Похвально, похвально, молодой человек. Если вам понадобится что-то из еды, обогащайте. Супер. Bardziej mi chodzi. Bardziej mi szczerze chodzi o to, żeby sprzedać ci rzeczy. Książki. Tanio, książki się sprzedają. Dobra, amulety posprzedawajmy. Nikomu tego nie powtarzaj. Gdybyś sama tego nie widziała, przyszło nam życie w niedobry czas. I tyle. I pracuje niemal przez cały dzień. Idziemy spać. Nie potrafię niczego zatrzymać w lęku. I idziemy sobie kask taki kupić. Bardzo bym chciał. Najlepsze jest to, że jak nie wczytaliśmy gry, to jeszcze są potwierane drzwi. No tak normalnie byłoby to, byłoby ciężej. Ej, autobus tu jest. No ale autobus tu nie dojedzie. Do kołchozu. Broń masowego rażenia. Do ciebie przyszedłem dokładnie. Hej, ty! Dawaj kasku. Dzierży! Отличny kask! Stachanowiec. Aha, przy pancerzach on jest pewnie. Kask górnika. 10-5. Super. Zawsze większe rezisty, nie? Na 1500 rubli, co to jest? No tak to wiecie, mamy w pierścieniach takie bonusy, a tu mamy w hełmie. Czyli w czymś, czego nie miałem. No miałem elektryczne rogi, które tylko denerwowały. To był jakiś zadanie. Od domu drwali do namiotu? A i tu mi się podłoga zawaliła, tak? Tak, raczej było z tego co pamiętamy. Tu jest gówno. Ja myślę, że powinienem jeszcze raz. Jest i on. O, ludzie! Kto zaprowalił się? Ja taki nie один. Wiedziałem, że tak będzie. Co ty, blin, radujesz się? Prowalił się, blin. A ty kto? Ja ochotnik. Ty mnie wyliczają tko. I to imię takie. Emilia Manda. Mnie jeszcze towarzysz jest. Mój zawód.
А, так ты этот идиот, который в лесу потерялся. Тимур тебя ищет. Я так и думал. А что за имя такое? Ко? Вообще меня Коля зовут. Но Ко, короче, нас с Тимуром так и называют. Тимур и Команда. Команда. Во как. Ясно. Надо выбираться Команда. Отсюда. Да. Я боюсь идти туда один. Наверх меня... Ладно. Najlepsze jest to, że przed chwilą pokonałem tą całą drogę samemu, a teraz pokonuję z debilem, który wpadł nagle, kiedy ja to zadanie aktywowałem. I porozpiło się karaluchy. Będziemy podwójnie ekspić. Hej, ciągle to po... O kurwa. On ma eliksiry jednak. O, siła. Dobra, biją się. Wow. Znowu jedna z tych jedna koler bestii. Jedna cholerna bestia mniej. Tam jest drugi. Koniec.